Portret farbami akrylowymi na płótnie w formacie 24×33 cm. W tym przypadku z góry zakładam, że pozostawię biel płótna w tle. Zaczynam pracę kilkoma plamami, które mają mi nakreślić kompozycję. Ciemny fragment ubrania powstaje z czerni zmieszanej z kolorami cegły i zgaszonej zieleni, przecieranej dość intensywnie, aby widać było ruch pędzla. Łączę pojedyncze plamy kolorem skóry i uściślam zarys głowy. Czas na zaznaczenie światła na dłoni i fragmentu okularów. Malując, patrzę raczej na płaszczyzny, a nie na bryły. W tym przypadku ważny jest dla mnie jasny, łukowaty pas światła na palcu, a nie konstrukcja całej ręki, łącznie z elementami, które są z tej strony lub w tym oświetleniu niewidoczne. Dodaję rękę, okulary, biały kołnierzyk i kilka szczegółów na twarzy. Wykańczam portret, rozjaśniając świecące fragmenty i zamalowując niepotrzebne elementy twarzy.